Witam Was kolejnego dnia grudnia. Dzisiaj postanowiłam założyć coś już bardziej mikołajkowego, bo mikołajki już w środę, zaprzęg Mikołaja na tle księżyca. Jeszcze zanim pokażę Wam coś, co właśnie teraz chciałabym Wam pokazać, zerknijmy za okno. Jak pamiętacie, wczoraj była istna zamieć śnieżna, no i mamy śnieg. Bardzo mnie to cieszy, bo lubię takie właśnie zimowe krajobrazy. Może akurat ten widok z mojego okna nie jest jakiś spektakularny, ale śnieg jest. A chciałam pokazać Wam dzisiaj, co ja właściwie czytam. Na przykład gdzieś tam rano wcześniej się obudzę, mam chwilkę czasu i mogę pogrążyć się w lekturze. Czytam książkę wydaną wiosną tego roku przez wydawnictwo Wiatr od Morza, czyli Zapomniany walc tej pani. Nie będę kombinować. W każdym razie, wiecie co? Pod względem takim tematycznym ta książka nie jest do końca w moim guście, bo prawdopodobnie sama z własnej woli gdzieś tam właściwie nie sięgnęłabym po książkę o zdradzie, ale co mnie zaintrygowało, po pierwsze to, że cenię sobie wydawnictwo Wiatr od Morza, bo jeszcze nigdy nie trafiłam na książkę, którą oni wydali i która by mi się nie spodobała. A po drugie też zaintrygował mnie fakt, że każdy z rozdziałów tej książki został opatrzony piosenką i podczas czytania właśnie poszczególnych rozdziałów można słuchać poszczególnych piosenek. Dawno nie czytałam w ten sposób, bo zazwyczaj, nie wiem jak Wy, ale ja kiedy czytam muszę mieć absolutną ciszę, absolutny spokój. Dlatego też właśnie zazwyczaj unikam słuchania jakiejś tam muzyki podczas czytania, ale dla tej książki postanowiłam zrobić wyjątek. Dlatego właśnie podczas czytania poszczególnych rozdziałów słucham tych zaproponowanych piosenek. I powiem Wam, że to rzeczywiście zmienia postrzeganie. Gdybym czytała ją bez tego słuchania, to na pewno mój odbiór tej lektury byłby zupełnie inny. I zresztą wtedy też zupełnie inaczej potraktowałabym na pewno ten tytuł, Zapomniany walc, który przecież też nawiązuje do muzyki. Jestem na 86 stronie, czyli całkiem nieźle. Na pewno opowiem Wam o tej książce, kiedy skończę ją czytać, a jej recenzja też pojawi się na moim kanale, tylko razem z recenzją drugiej książki od wydawnictwa Wiatr od Morza, też wydana, tamta książka też była wydana jakoś właśnie w tamtej połowie 2017 roku, więc zobaczycie taką recenzję dwa w jednym. Wszystko dlatego tak późno, że no przyznam się Wam szczerze, po prostu przez to jeżdżenie z Krakowa do Krakowa, gdzieś tam do domu, zgubiłam te książki. I dopiero niedawno je odnalazłam. No bo właśnie, to są minusy takiego kursowania pomiędzy jakimś miastem, a domem rodzinnym, przewożenia tych wszystkich książek, że czasami coś się gubi, a na dodatek mam już ten problem w pokoju, że brakuje mi półek na książki, więc dopóki nie będę miała nowych półek na książki, to tak naprawdę te książki, które gdzieś tam pojawiają się u mnie nowe, albo te, które przywożę z Krakowa do domu, jeszcze nie zostały rozpakowane. Ale to nie oznacza, że nie potrzebuję więcej książek. Nie wiem, to jest jakieś dziwne uzależnienie, ale bardzo przyjemne. Niektórzy zbierają słoniki, niektórzy zbierają coś innego, a ja mam słabość do książek. Do książek i do szminek. Też się nie da ukryć. A właściwie jakie mam plany na dzisiaj? Dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, dlatego też zamierzam sobie poczytać chwilkę tę właśnie książkę, Zapomniany walc, a później udam się do pewnego ciekawego miejsca w Krakowie i zabiorę Was tam ze sobą. Nigdy tam nie byłam, dlatego przy okazji ja zobaczę jak tam jest, Wy zobaczycie jak tam jest. No, więc dobra, ja lecę czytać. Zanim wyjdę z mieszkania, jeszcze chciałabym otworzyć kolejne okienko w kalendarzu. Które? Trzecie, tak? Nie, czwarte okienko. Ja powiem Wam, jak ten czas szybko leci. Czwarte okienko, gdzie ja mam tutaj numerek 4, oczywiście nie widzę. O, mam. 4 to jest ta tutaj ciastko, pierniczek, taki pierniczek. Właśnie, historia związana z pierniczkiem. Mam zawsze co roku na święta właśnie Bożego Narodzenia.
przygotowuję domek z piernika, a później go przyozdabiam. Zaniosły na Kazimierz. Jestem na placu Bohaterów Getta, gdzie stoi dużo takich oto krzeseł. To nie jest mój punkt docelowy dzisiaj. Przepraszam, jeżeli mówię za głośno, ale przez te nauszniki nic nie słyszę. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy się wybrali do apteki pod Orłem. O co chodzi z apteką pod Orłem, zobaczycie już wkrótce. Ale tak mi się podoba na tym ośnieżonym placu, że ach. No i wiecie co? W zeszłym roku bywałam na Kazimierzu znacznie częściej. Ja w ogóle bardzo lubię Kazimierz w Krakowie. No w tym roku niestety nie bywam tutaj często. W zeszłym roku miałam dydaktykę, więc jakoś to tak wszystko się ładnie składało. No ale teraz jest naprawdę piękny dzień, powiem wam. Może i jest troszkę mroźno, ale bardzo ładnie. Lubię śnieg. Wybrałam się do tej apteki pod Orłem idealnego dnia, bo dzisiaj jest poniedziałek, owszem, większość muzeów jest nieczynna, dlatego musiałam trochę się nagłowić, żeby wymyślić miejsce, do którego mogę iść właśnie w poniedziałek. No i padło na tą aptekę pod Orłem i co więcej, dzisiaj wstęp tam jest bezpłatny, więc to jest kolejny plus. Właśnie wyszłam z apteki pod Orłem i jeżeli ktoś z Was będzie miał wolny poniedziałek i możliwość właśnie bycia w tym miejscu w Krakowie, to jak najbardziej polecam, bo było naprawdę sympatycznie. Przede wszystkim fajne było to, że ta wystawa była taka żywa. Można było otworzyć każdą szufladę, dotknąć każdej rzeczy, szafę, szafkę i tak dalej. Więc to mi się zawsze bardzo podoba. No jeżeli chcecie sobie poczytać, znaczy chcecie się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi z apteką pod Orłem, apteką właśnie w krakowskim getcie, no to polecam sobie gdzieś tam doczytać, bo ja nie będę wam teraz robiła żadnych wykładów, ja tylko chciałam pokazać wam, że takie miejsce istnieje i że jeżeli będziecie kiedyś w Krakowie, to moim zdaniem naprawdę warto obejrzeć. A ja teraz, nie wiem, gdzieś mnie nóżki poniosły. Stwierdziłam, że mam jeszcze trochę czasu, dlatego właśnie po wyjściu z tej apteki pod Orłem postanowiłam udać się do Muzeum Bursztynu. Muzeum Bursztynu jest zaraz tutaj obok rynku. Więc przy okazji zobaczycie dzisiaj rynek i koniki. Mi się podobają, powiem wam, najbardziej czarne. Czarne oczywiście ładnie przystrojone. Nie no, wiecie co, w taką pogodę to rzeczywiście, jak chce się coś zwiedzać, to najlepiej jakieś muzea. Wiecie co, pogoda jest jednak tak niesympatyczna, że chyba wracam do mieszkania.
Tam też postaram się znaleźć dla Was jakieś ciekawe smaczki, a teraz idę ośnieżonymi plantami. Jest naprawdę ślicznie. No i wiecie co, na dzisiaj chyba to by było na tyle, bo tak jak mówiłam, ten dzień jest leniwy, spokojny i najzwyczajniej w świecie. No nie będę wymyślała na siłę jeszcze jakichś aktywności, bo aktywności miałam pod dostatkiem w weekend. Jutro zaczynam dzień bardzo wcześnie, bo mam na godzinę 8 na uczelnię, czyli wstaję przed godziną 7. No i ostro jutro już działam. Dzisiaj można powiedzieć, że poniedziałek poniedziałkiem, ale ja miałam weekend. Więc zachęcam Was do oglądania moich poprzednich filmików, do oglądania moich właśnie tych grudniowych filmików, do powiedzenia o nich znajomych, jeżeli, nie wiem, też lubicie literaturę, też lubicie pooglądać takie właśnie proste vlogowe filmiki, plus posłuchać o jakichś ciekawych książkach. Patrzę, czy jeszcze coś tam Wam mogę pokazać, jakąś książeczkę, ale w tym momencie żadna nie przychodzi mi do głowy. Tak się rozglądam. Jutro. Jutro na pewno będzie działo się coś ciekawego, coś literackiego. No i jeszcze raz polecę Wam te muzea, w których dzisiaj byłam. Powtórzę, w poniedziałki wstęp jest bezpłatny, więc jeżeli tak jak ja macie akurat dzień wolny, to jak najbardziej zachęcam do wybrania się. Pa, pa!